gospodarczej. Pan doktor używa w dalszym ciągu tego języka socjalnego, z którym ja się absolutnie nie zgadzam. Ja uważam, że jeżeli mówię pańskiego języka, to pierwszą grupą zawodową, której się należą emerytury pomostowe, są prostytutki. One, proszę pana, pracują ciężko. Musiały obsługiwać się zagranicznych turystów poza Polakami. One i w wieku lat 55, taka kobieta, no już nie powinna świadczyć usług socjalnych. Należy jej się emerytura pomostowa, rozumując według pana, tak jak pan. Otóż, proszę pana, tak nie wolno rozumować. Ludziom się nie należy emerytura taka, jaka pan uważa za słuszną, czy ja, czy panie, tylko emerytura taka, jaką podpisał umowę. I koniec. Nie wolno jej ani podnieść, ani obniżyć. Pacta sunt servanda. To mówi prawicowiec. Ale lewica tam się dyskutuje nad różnymi rzeczami. No to, bo to jest prawda. W takim razie jesteśmy tu zgodni co do istoty końcowej, prawda? Emerytury pomostowe powinny być zachowane, bo jednak nauczyciele, wchodząc do tego zawodu, wtedy wiedzieli, swoją karierę się planowali, dlatego no to, no że tak, właśnie oczywiście jest karta nauczyciela i na koniec. Tak. Ja myślę, że to jest jeszcze jedna sprawa. Ale chcą ją zlikwidować dla młodych ludzi. Chcą zlikwidować kartę nauczyciela, żeby nie obowiązywała dla młodych nauczycieli, którzy teraz mają. Ale panowie, czy przy takim rozwiązaniu, bo rozumiem, że to już jest wasze wspólne zdanie, no, budżet państwa nie ucierpi zbyt mocno? Nie, panie redaktorze, proszę państwa, no tak, no, my zaczynamy grać pewnym. Dlaczego nikt nie protestował, również partia prawicowa w postaci Platformy Obywatelskiej, kiedy likwidowano połowę składki rentowej, która była wartościowo, to było 20 miliardów mniej z budżetu państwa. Nikt nawet nie podniósł głosu wtedy, i to jest oczywiście też wina trochę związkowców, bo oni myśleli, że w tym momencie pracownik, bo on tam częściowo był beneficjentem tego rozwiązania, robi sobie dobrze. Tutaj związkowcy muszą być bardziej odpowiedzialni, że jednak wtedy likwidacja składki rentowej była błędem, totalnym błędem, bo powstała dziura budżetowa, którą trzeba oczywiście w wyniku różnych teraz zabiegów tutaj jakoś zasypywać. I dlatego też to jest taka kwestia. Tu jest coś innego jeszcze. Sprawa emerytur pomostowych, czy w ogóle praw nabytych, to jest taka próba. Jestem o tym głęboko przekonany, że dzisiaj mamy uderzenie w pewne jednak nabyte prawa nie tylko socjalne, ale również i polityczne. SBK-ów na przykład? Nie, tu mówimy o sytuacji takiej, gdzie po pierwsze ktoś nabył pewne prawo, jeszcze jest drugie, co się dalej będzie, że tak powiem, działo w tym całym procesie, że to jest jednak pewien początek pewnego procesu. Dzisiaj słyszymy o wyprowadzeniu związków zawodowych z zakładów pracy, czyli mówiąc krótko, pani minister Felak wielokrotnie kontestowała najwyższa komisję trójstronną. Pora. Likwidować komisję trójstronną, tak jest, która jest, ale to jest przecież instytucja demokratyczna. Konflikt jest ładnie demokratyczny. Jest absolutnie instytucją demokratyczną, kiedy trzy strony dyskutują za stołem. Ale jedna strona nie dyskutuje, są klienci, są konsumenci. Dyskutują sobie krwiopijcy przedsiębiorcy, krwiopijcy związkowcy i krwiopijca rząd. A klient, a ten, kto posyła dzieci do szkoły, a ten, kto przewozi ludzi kolejami, to nie ma nic do gadania. Tylko kolejarze... Reprezentacja to jest inna kwestia. A no tak, i dlatego jest tak, jak jest. Stopień reprezentacji. Dajmy się gada tylko z ludźmi pracy, a nie z ludźmi konsumpcji. Panowie, dodzwoniła się do nas pani Anna z Płocka. Witamy, pani Aniu. Dobry wieczór. Witamy, słuchamy. Ja na przykład no nie mam zdania na temat pomostówek, bo to jest chyba od tego jakieś przepisy i konstytucja obowiązuje w kraju. I mi się wydaje, że to powinno być według przepisów zrobione. Tylko że ja tak słucham dyskusji na temat te 50+. Ja nie wiem, jak jest w dużych miastach. Być może tam brakuje takich pracowników, ale w mniejszych miejscowościach nikt nie zatrudni nikogo po 50. To jest jak w banku, bo ja mam już 43 lata i nikt mnie nie chce zatrudnić. I jedynie gdzie, to mogę w szarej strefie popracować. Na oficjalny nikt. I ja bym chciała tylko, żeby związki zawodowe na przykład bardziej zajęły się ludźmi, którzy pracują. I w jakich warunkach pracuję, bo panowie bardzo pięknie mówią, to jest wszystko racja, ale ja nie wiem, czy u nas w tych warunkach pracy, w jakich ludzie pracują, to ktoś może 40 czy 45 lat przepracować. Nie jest w stanie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, dobranoc. No to jest potwierdzenie tutaj mojej tezy, gdzie ludzie w Polsce, właśnie państwo, inspekcja pracy ma charakter państwowy, podobno już od 90 czy 100 lat. No ja chciałbym się dowiedzieć, prawda, jaka jest skuteczność tej instytucji, czyli jaka skuteczność państwa w zakresie sprawdzania chociaż warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Powszechne naruszanie norm, które z tym zakresem są związane. I w rezultacie produkt ten, czyli ten człowiek pracujący, pod koniec swojej aktywności po 30 latach jest często wrakiem człowieka. Do tego nakłada się bardzo słaba służba zdrowia. Brak profilaktyki państwa, brak jakichkolwiek działań wyprzedzających i my dzisiaj mówimy troszeczkę jakby o dwóch sprawach. Ale panie doktorze, pan podważa w ogóle ten projekt ustawy, proszę? Jeśli chodzi o emerytury pomostowe, to w ogóle nie powinno mieć racji bytu. To jest i tak prawo jak nabyte, powinno... prawo nabyte, rząd, moim skromnym zdaniem, administracja publiczna
sprawdźmy, panie doktorze, czy rzeczywiście, jak ten człowiek lat temu 40 pracował, to były obiecane emerytury w wieku lat 55. Niech pan sprawdzi, bo ja wcale nie jestem pewien. Były obiecane, bo to trzeba sprawdzić. Wielu przepisów, to jest jeszcze ktoś. A ja bym sprawdził. 83 rok, czyli historia. Nie, ja mówię, kiedy on zaczynał pracę, czyli 40 lat temu, czy 30 lat temu. Ja bym sprawdził, jak to było to wtedy, panie doktorze. To będzie 1 100 000 osób, tak? 1 100 000 osób i to jest poprzedzona sprawa. My mamy do zagospodarowania ogromne rzesze ludzi. Dzisiaj najpierw wysłaliśmy na emigrację około 2 200 000 ludzi. Z tego 400 tysięcy na rok przyszły, próbuje wrócić do Polski. Wyście wysłali, ja nie wysłałem. Próbuje wrócić do Polski. I to są ludzie młodzi, bo albo chcemy ich utracić bezpowrotnie i wtedy powstanie dziura demograficzna i rzeczywiście społeczeństwo w demografii, a wiemy doskonale, stare społeczeństwo nie ma szans rozwojowych żadnych. W związku z powyższym spróbujmy jednak trochę w makroskali podziałać, tworząc miejsca pracy. Czyli emerytury pomostowe dają miejsca pracy dla młodych ludzi, ale kto płaci za te emerytury pomostowe? No, na tym działa funkcjonowanie państwa. Ludzie kiedyś to państwo powoływali, po to się powołuje państwa, że istnieje mechanizm subsydiarności, pomocniczości. Państwo po to zbiera od lepiej sytuowanych, żeby dać gorzej sytuowanym, prowadzi akcję socjalną, prowadzi akcję wyrównania i tak dalej. Panie Januszu? Po to się tworzymy państwa. Tak, no nie po to się tworzymy państwa, szanowny panie, tylko po to, żeby bronić z bronią w ręku obywateli przed obcym najazdem i bronić przed bandytami, czyli przez policję. Po to się tworzymy państwa. Ale rozwinęły później funkcje socjalne. No a potem przeszły to okres degeneracji państwa. Natomiast chciałbym powiedzieć kilka słów o ekonomii. Otóż ekonomiści czasami mają dziwną skłonność, bo to jest pewna łatwość. Patrzą na pieniądze w budżecie. Otóż budżet państwa to jest może 2 promille obrotów gospodarki. I to budżet państwa tak naprawdę nie odgrywa większej roli w gospodarce. Czy 20 minut przejdzie przez nauczycieli, czy przez kolejarzy, czy wypłaci się tam, rozrzucić się samolotom ludziom, to nie ma żadnego znaczenia dla gospodarki, panie doktorze. Naprawdę. Nie, ma oczywiście. Nie ma żadnego. Kto te pieniądze przyniesie? Jest obojętne. Czy wyda pieniądze kupując masło nauczyciel, czy kolejarz? Dla gospodarki jest zupełnie obojętne. Naprawdę. Nie, to pytanie pani jest takie, czy kto zapłaci za te pomostówki, bo taka jest cała sprawa. Myślę sobie, że jakbyśmy zrobili taki większy rachunek troszeczkę rzeczywiście z obniżką podatków, prawda, z wyregulowaniem pewnych zjawisk, może się okazać, że obniżka podatków przyniesie większe wpływy do budżetu, oczywiście, na co mamy dowody w ogóle w sprawie, tak, bo likwiduje się całą strefę, no to mamy całą strefę, niż mamy tutaj... Obniżka akcyzy na wódkę spowodowała. To jest raz. Panowie, za chwilę wracamy do programu. No niestety musimy się trzymać pewnych reguł. W naszym programie obowiązują. Wracamy do państwa już za chwilę. Powracamy, proszę państwa, do Tea Time'u i zachęcamy, aby dzwonili państwo do nas do studia i wypowiadali się na temat emerytur pomostowych, czy może na temat emerytur przejściowych, czyli nowego pomysłu minister Fedak. Z nami w studiu cały czas Janusz Korwin-Mikke i dr Andrzej Polaczkiewicz. I wracamy do naszego tematu, no właśnie budżet. Skończyliśmy na budżecie, na tym, jak bardzo mógłby ucierpieć. Znaczy, jeszcze raz mówię, jest zabranie ludziom 20 milionów, prawda, to jest zabranie, i danie kolejarzom, to te kolarze je wydadzą, prawda. I co za różnica, czy wydadzą pieniądze w gospodarce ci ludzie, którzy mieli te 20 milionów, czy wydadzą je kolejarze. Z punktu widzenia gospodarki to jest naprawdę mało istotne. Ważne jest kłopot z pobieraniem tych pieniędzy, unikanie podatków, prawda, o którym pan, prawda, mówił, że to jest bardzo istotny element i tak dalej. To są komplikacje oczywiście poważne, powodują, że około 40% tych pieniędzy jest marnowanych wtedy.